Cześć, witajcie z tej strony, a za to kolejny odcinek z codziennych minigamów i tym razem jesteśmy na STB, na serwerze MySG, czyli innymi słowy na Supercraft Brothers. Oczywiście zmodyfikowanych i tak dalej, tecera. No ale jednak nadal są to brosi i jest to bardzo dobrze widoczne. No i tak, za chwilę zobaczymy się już na arenie, a teraz ja sobie tutaj coś wybiorę, więc... Okej, jesteśmy już na arenie i właśnie zaczęła się gra, boże, co ja wziąłem za arenę. No ale mniejsza z tym. Tutaj już zaczynamy grać powoli, aczkolwiek jest strasznie dużo graczy, co mi się bardzo nie podoba na tym trybie. No po prostu nie da się grać, niszczy całkowicie... Nodus. Niszczy całkowicie przyjemność z gry ta liczba graczy. O Boże, widzicie, nie ogarniamy co się dzieje. Dobra, Endermanowi często się coś takiego udaje. Została nam jeszcze jedna Enderperła i 5 żyć. Dobra. Troszeczkę zamulam, ale muszę dzisiaj nagrać jakiś materiał, ponieważ wcześniej mi się nie udało. I na pewno to zobaczycie, nawet jeśli będzie tak bardzo nieudany, że... Próbuję to nagrać już od 1,5 godziny, więc nie dziwcie się, że jestem taki trochę... taki trochę. O, tu sklepa. Lecimy! Zginął? Nie wiem. Nie zginął. Kurczę, ślepy jestem. No, cofki. Nienawidzę tych cofek na ASG, no trudno. Czekajcie, i jesteśmy... Jako jedyni mamy 5 żyć nadal. Ale tylko dlatego, że jesteśmy Endermanami. Po prostu uciekamy cały czas. Ale powiem tyle, że to jest najlepsza technika, bo... No po prostu tutaj się nie da nie ginąć, jeśli próbujecie się bić. Należy po prostu uciekać jak najdłużej, najlepiej też wybrać jakąś mniejszą arenę, poczekać aż gracz będzie nieco mniej i dopiero wtedy się bić. Temperatura normalna, okej. Czekajcie, uda nam się. Uciekamy. Okej. Dobra, ale obiliśmy wszystkich i mamy 4 życia, więc jest nadal całkiem spoko i połowa graczy już wpadła, dobra. Nie, dobra, więc jak tam połowa? 4 graczy na 12, a nie na 8, dobra. Jeśli chodzi o jakieś moje przemyślenia co do tego minigame'a, jak to zostało zrobione i w ogóle, no to niestety nie są one najlepsze, ponieważ o ile postacie zostały nieźle znerfione, na przykład taki Creeper już prawie w ogóle nie jest teraz OP, to jednak nadal jest tutaj sporo do poprawienia. Przede wszystkim w porównaniu do amerykańskich serwerów liczba map jest po prostu śmieszna. Jest ich może z 6. Tak samo jak jeszcze gorzej jest w przypadku liczby klas, bo mamy tutaj ich łącznie coś koło 10, czyli mniej więcej tyle co jest na moim minigame, o którym który już niedługo powinien zostać ukończony. Myszka mi nie laguje, dobra. Dobra, tak jak mówiłem, liczba klas jest po prostu śmieszna. Mamy 5 darmowych klas. Właściwie nie da się grać, bo za mało jest tych klas i żadna z nich mi się tak... Mi osobiście, no, cały czas mówimy o moich odczuciach. Mi absolutnie żadna z nich się nie podoba. Nie ma żadnego dobrego łucznika, żadnego dobrego wojownika. Wszystko to są takie przeciętności po prostu. Strasznie mi się to osobiście nie podoba. I tak prawdę mówiąc, tutaj jedną z moich ulubionych klas jest Enderman. No, najmniej się. Dobra. Tak więc, jeszcze trochę niech to porozwijają, bo to jest naprawdę bardzo świeży minigame. Tydzień temu jeszcze go nie było. I naprawdę jest sporo dobrych pomysłów i ludzie znają, tworzący to naprawdę się znają na tym, to widać. Ale po prostu trzeba dać tej minigrze, żeby się trochę wyklarowała. Po prostu potrzebuje czasu. Nie jestem pewien, że za pół roku będziemy się w to zagrywać. Dobra, jakieś jeszcze moje rzeczy, które... Po prostu moje spostrzeżenia, które irytują mnie w tej grze.
tak jak mówiłem, to jest zbyt duża liczba graczy na arenach, bo jest ich od 8 do 12. Jest tylko jedna arena, na której jest 8 graczy, co też jest moim zdaniem bardzo słabe, bo właściwie nie da się grać na takich, które mają więcej niż 8 graczy. Nie wiem, czy ja wam tutaj teraz mówię jakiś zupełny bzdur, będę postaram się to opisać jakimiś tam tagami, że tak to nazwę, adnotacjami właściwie tego słowa powinienem użyć. No dobra, zginąłem. Czekajcie moment. Okej, napiłem się. W odcinku postaram się zawrzeć. Kurczę, jak to się mówi na to. Postaram się wrzucić do odcinka dwie areny. Dwie do trzech, no zależnie od tego, jak będzie ich długość. Teraz akurat jest bardzo długa arena, bo trwa już prawie 6 minut. Ale nie ukrywajmy, że większość znacznie krótsza. Czemu mnie nie tepło? Okej, dobra. Dobra, teraz mi się podoba. Zobaczmy, czy w tych skrzynkach czegoś nie ma. A bym się zaśmiał, jakbym znalazł diamentowy miecz. Dobra, co jeszcze powinno się tutaj zrobić? No to moim zdaniem brakuje mi rzeczy typu bomba, czy Excalibur, czy jakkolwiek się ten mieczek nazywał. Po prostu tych specjałów, które raz na jakiś czas pojawiały się na mapie oryginalnie u Seth Blinka. Czyli na przykład pojawiające się same z siebie złote jabłka, mieczyk z Knockback 10, bomba, która zawija na jedno uderzenie. No, tego typu smaczki, które powinny być, a których nie ma. Miejmy nadzieję, że poprawią to w jakimś rozsądnym czasie. Dobrze, teraz musimy sobie szybko wybrać jakąś kolejną arenkę. Chyba teraz była maszynownia, to może nie będziemy na niej grać. Chciałbym wziąć jakąś klasyczną mapkę, no to weźmy wioskę. I tak, jeśli chodzi o liczbę klas, no to zaraz zobaczymy dokładnie. O, 4, 8, 11. Dokładnie tyle, albo nawet mniej, bo już nie pamiętam, jak jest dokładnie u mnie. To jest albo dokładnie tyle, albo tyle samo, co... Co ja powiedziałem? Dokładnie tyle samo, albo mniej. O, Nodus! Ale lagi, dobra. Nic nie mówiłem o Nodusie, nie było sprawy. Kurczę, i znowu wtrąciłem się z wątku. Naprawdę nie potrafię nagrywać materiału, w którym wam chcę powiedzieć coś sensownego. Taka prawda, nie potrafię tego naprawdę nagrywać, bo zawsze wychodzi jakiś gniot. No bo na przykład taki zombie jak mi wyskoczy i wytrąci mnie z wątku zupełnie. Dobra. Oryginalnych map Seth Blinka jest tu niewiele, bo mamy tutaj... jak to się nazywa? Wioskę, Nether Fortress. No i to właściwie tyle, bo pozostałe są autorskie. Ajajaj, ale Knockback albo Nodus, nie wiem, jedno z dwóch. Ile on ma? Nie wiem, ile on ma tam żyć, ale no nie wygląda to za fajnie. Ej, muszę was też teraz ostrzec od razu, że kiedy wciskacie dwa razy spację, to nie dość, że was podbija nieco wyżej, czy no w sumie dużo wyżej, bo możecie sobie wejść na przykład na taki budynek, ale przede wszystkim, co jest ważne, to, że przesuwa was trochę do przodu. Potrafi to być naprawdę irytujące. Nie znoszę grać na takiej dużej mapce łucznikiem, bo to jest naprawdę przerąbane wtedy. Czemu ten rush akurat na mnie się fokusuje? O, mamy bombę, dobra. Czekajcie, ja wam mówiłem chwilę temu, że tych bomb nie ma i tak dalej, ale miałem na myśli to po prostu, że są strasznie rzadkie, bo... Gram tutaj już chyba 10 raz, w ogóle widziałem kogokolwiek z bombą drugi raz, więc... No więc tak troszeczkę kiepsko. I jeśli tylko uda się poprawić te rzeczy, o których mówiłem, czy chętnie teraz... to jeszcze usystematyzował, czyli po prostu... Co się wam to, czyli... Dobra, może to po prostu usystematyzuję, nie będę derał. Czyli tak, potrzebne jest więcej map, więcej klas oraz częstsze przedmioty, a jeszcze mniejsza liczba graczy na arenach. No i to będzie naprawdę spoko minigra.
Pierwsza chyba z klasami, która jest na MySG. Nie, bo jeszcze Blitz G jest. Czekajcie, czy... Ja jeszcze nie umarłem, ja mam 3 życia! 5 żyć! Dobra, no to spoko. Można tak grać. No ale teraz już umrę, bo mam i 2 serduszka, dobra. Dobra, umarłem w końcu. To jest oczywiste, że przegram, ponieważ jestem Blaze'em. No widzicie, prawie bym spadł przez to, że teleportowało mnie, że przesunęło mnie trochę do przodu. Kurczę, nie potrafię się skupić, kiedy strzelam. Okej, dobra, to uciekamy i postaram się wam do was dalej rozmawiać. W sumie nie wiem, co ja wam tu jeszcze powinienem powiedzieć. A, miałem do was Nie! Okej, dobra. Miałem do was jedną wielką prośbę. Abyście napisali mi w komentarzu, czy chcielibyście ze mną zagrać w jakiś minigame. Ponieważ planuję założyć Skype'a dla widzów, na którym mógł, z którego korzystałbym, gdybym na przykład chciał pograć raz na jakiś czas sobie z widzami w jakieś minigry na MySG, czy po prostu przez Hamachi. Tylko chciałbym po prostu wiedzieć, czy bylibyście chętni do tego. Moglibyście też wtedy się załapać na pomoc przy budowie i przy testach wojen mobów, czyli mojego minigame'u. Myślę, że to też byłoby fajne, jakbym z wami... O! Jakbym to z wami budował, bo sam tego nie jestem w stanie skończyć. Znaczy no, wypełnienie góry i tak dalej to nie jest rzecz atrakcyjna, którą ja chciałbym robić i chętnie bym to sprzedał jakimś innym ludziom. No to trzeba zrobić po prostu, takie proste czynności, które trzeba zrobić. I jeśli macie ochotę, po prostu napiszcie mi, czy chcielibyście, żebym założył takiego Skype'a i czy gralibyście wtedy ze mną. Okej. Kurczę, nie potrafię trafić. Czekajcie, moment. Ktoś mi wbił do pokoju, mniejsza z tym. Wszystko jest wycięte, nic nie słyszeliście. Ajajaj, przez... No nie, no przez to, że mi wbili do pokoju, teraz zginę. Mamy 3 życia, wrogowie mają po jednym. Problem jest taki, że my jesteśmy Blaze'em. I mamy chwilę miściny. Bardzo dobrze. Czekajcie. Ej, co? Jestem sam. What the fuck? Co, gdzie jest Kapi? Ej, no nie, no zbugowało się, naprawdę. Pokazuje mi z sąsiedniej areny. O Boże, jaka zbugowana gra. No dobra, musimy wyjść z tej areny w takim razie. Odcinek trwa już 10 minut, więc chyba myślę, że dość. To byłoby na tyle w tym odcinku, jak widzieliście, udało nam się wygrać. No niestety nie naliczyło na tej wygranej i nie dostaliśmy pieniążków. Ale no trudno, nie zawsze się udaje pod tym względem. Nienawidzę MySG, to już któraś wygrana. Dobra. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, bo następnym postaram się nieco mniej przemulać. No i to byłoby już na tyle, do zobaczenia, mam nadzieję, że jutro. Na razie.